Na nerwicę w Polsce cierpią miliony ludzi, ale tylko nieduży odsetek decyduje się walczyć z tą chorobą. A często nerwica kształtuje ich każdy dzień, tydzień, miesiąc, a w rezultacie życie. Na szczęście nerwicę można skutecznie leczyć. Nerwica to nazwa, za którą kryje się wiele rodzajów tej choroby. Znamy nerwicę natręt, nerwicę lękową, somatyczną, histeryczną, wegetatywną, nerwicę neurasteniczną, pourazową i depresyjną. Widać zatem, że nerwica może przyjąć formę uporczywych czarnych myśli i strachu o siebie lub najbliższych. Tak się dzieje przy nerwicy lękowej. Może też uzewnętrznić się jako przymus wykonywania jakiejś czynności, na przykład mycia rąk, mówimy wtedy o nerwicy natręctw. Ale może też objawiać się na przykład ślepotą, jak to czasami ma miejsce w przypadku nerwicy histerycznej. Ale u podstawy wszystkich rodzajów nerwicy leży lęk i strach. To one nadają charakter tej chorobie. Nerwicę zazwyczaj zdradza oddech. Jest płytki i przyspieszony. Dodatkowo serce pracuje intensywniej niż powinno. Mogą pojawić się fale zimna i gorąca, sztywnienie mięśni, bóle głowy, bóle w klatce piersiowej. Całe spektrum objawów może zaserwować nam układ pokarmowy. Od bólów brzucha, biegunek i zaparć po chorobę wrzodową. I właśnie przez mnogość objawów somatycznych chorzy na nerwicę często całymi latami nie są prawidłowo diagnozowani i przechodzą kolejne terapie na chorobę wrzodową, wieńcową czy układu oddechowego. Co ciekawe, są przypadki, w których nerwica daje objawy dermatologiczne oraz alergiczne, a to wciąż nerwica. W swojej praktyce miałem przypadki osób, które trafiły do mnie po latach nieskutecznego leczenia kardiologicznego lub gastrologicznego, a uzyskiwały poprawę dopiero po rozpoznaniu i leczeniu nerwicy. Jednak pomimo szkód, jakie nerwica może poczynić w ciele, o wiele bardziej dotkliwe są zniszczenia, jakie wyrządza w psychice. Bo chorym na nerwicę naprawdę trudno się żyje. Towarzyszy im cały czas nieuzasadniony lęk, żyją w ciągłym stresie i często spodziewają się najgorszego. Nie mogą cieszyć się przyjemnymi chwilami, bo wszystko przysłania czarny woal niepokoju. Ten niepokój jest o tyle zdradliwy, że często nie można określić jego przyczyny. A do tego dochodzą wspomniane objawy somatyczne, które wzmagają lęk i niepokój i tworzy się spirala potrafiąca zniszczyć życie. Ale można leczyć nerwicę. I nie jest to wcale straszne, a poprawa przychodzi w miarę szybko. Jak wygląda takie leczenie? Najskuteczniejsze jest dwutorowe, polegające na zastosowaniu odpowiednio dobranych nowoczesnych leków oraz psychoterapii. Leki pomagają ustabilizować rozdygotany umysł, a psychoterapia pomaga okiełznać lęki. Wielu chorych stwierdza, że najtrudniejsze nie było leczenie nerwicy, tylko przełamanie się i odwiedzenie psychiatry. A przecież psychiatra to lekarz. Nie ma powodu wstydzić się wizyt u lekarza. Życie jest niezwykłe i nie ma powodu, żeby marnowała je nerwica. Jeśli odczuwacie uporczywy lęk, często ściska was w klatce piersiowej albo w brzuchu, a w głowie tłoczą się czarne myśli, to mogła was dopaść nerwica. Nie traćcie zatem czasu. Umówcie się na wizytę u psychiatry. A zaoszczędzony w ten sposób czas przeznaczcie na cieszenie się życiem. I tradycyjnie nie dajmy się zwariować. La 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 la